Jesteśmy w Nara, pierwsza stolica Japonii. Od 710 roku przez 70 lat tutaj byli cesarze. Później Kyoto i Tokio. Tutaj jest największa świątynia drewniana świata. Ale wokół są tak zwane jelenie indyjskie, które niczego się nie boją, wszystko zjadają, łącznie z mapami, z papierami, wyrywają torebki. Słuchajcie, trzeba naprawdę uważać. Na terenie tej świątyni buddyjskiej jest mnóstwo tak zwanych jeleni indyjskich, to jest taka odmiana. I one przynoszą szczęście nie nam, ale sobie, ponieważ wszystkie czekają, żeby je nakarmić. Jak nie dasz im nic, to ci zjedzą spodnie, mapę, papier, wszystko. Ale są kochane, zobaczcie, fajne, one się cieszą. Coś za coś, proszę bardzo. A, słuchajcie, tutaj są specjalnie szkolone jelenie, które pokazują język. Jest niesamowite, słuchajcie. No gdzie byście to zrobili na świecie, że może być jelonek spokojny, z rogami, nic ci nie zrobi, a jeszcze języczek, proszę, duszy taki, o, oczywiście, może taki, o. Są też jelenie, które się kłaniają, oczywiście, jeszcze raz ukłon, proszę bardzo, ukłon jeszcze raz, proszę bardzo, ukłon jeszcze pięknie, 5 ukłonów i nagroda, proszę bardzo. Jeszcze raz usłon. No, jeszcze piękne. Tak. Proszę. Piękna. Zauważmy mundurki jednakowe, ale buty również jednakowe. Strój elegancki, słuchajcie, a strój zawsze pomaga nam w zachowaniu kultury i kształtowaniu wartości. Tutaj od 710 roku przebywał cesarz. Przez 70 lat, bo tam, gdzie był cesarz, tam była stolica. Później ze względów religijnych przeniósł tę stolicę do Kyoto, a ostatecznie do Tokio. Tu jesteśmy na terenie kompleksu buddyjskiego, świątyń buddyjskich. I przed nami jest największa drewniana świątynia świata, w której znajduje się 16-metrowy posąg Buddy, który ma 450 ton. Klęczy na kwiecie lotosu. Budda znaczy oświecony. Chociaż jest to inna religia, ale podziwiamy piękno i wiarę tych, którzy to tworzyli poprzez wieki. Bo sami dążymy do oświecenia, abyśmy poznali prawdziwego Boga. Największy drewniany budynek świątynny świata. 57 metrów szerokość, 50 metrów głębokość. Pierwsza świątynia wybudowana w 710 roku była o 1/3 większa. Legenda, tradycja mówi, że kto przejdzie przez dziurę, będzie przez całe życie żył w szczęściu i dostanie się do Nirwany, czyli do krainy bogów. Jest Budda, do którego wszyscy przychodzą i uważają, że miejsca, które dotykają, on leczy. Więc ktoś ma chore kolano tutaj, prawda, chorą rękę, proszę bardzo, z chorą głową jest trudniej. Ale jest taka tradycja i uważam pogańska, no ale może coś tam ludziom pomoże przez autosugestię, jedynie.
Świątynia Kagura została wybudowana w 761 roku i zgodnie z zasadami religii Shinto musiała być odnawiana co 20 lat. Zasady czystości i odnawialności. Także przez całą historię była 20 razy zupełnie rozebrana i z tych samych elementów złożona od nowa. Będziemy oglądali tą świątynię w stylu, który tutaj powstał, w stylu Kagura. Do świątyni przychodzi się, żeby poprosić o coś. I tutaj bierzemy taką tabliczkę, wypisujemy z drugiej strony nasze życzenie. Proszę bardzo, wszystko przygotowane. I zawieszamy na tym stojaku. O pokój na świecie. Proszę bardzo, o pokój na świecie. A Maciek napisał, żeby szły oscypki. Proszę bardzo, w jego sklepiku. Idziemy teraz aleją. Z obu stron alei są latarnie. Latarni razem jest 3000. Nie tylko wzdłuż tej głównej alei, ale także w poszczególnych świątyniach. One są zapalane dwa razy do roku. Takie święto Manturi, które jest 14-15 sierpień i 3 lutego. Także wszystkie wtedy płoną. Są to dary pielgrzymów, którzy przychodzą do świątyni i zostawiają tutaj te latarnie, prosząc o łaski Bogu. Tutaj jest grobowiec jednego z samurajów, rodziny, która ufundowała tę świątynię.